Kochani, witam, nazywam się Łukasz Popiołek. Ci jeszcze, którzy mnie nie znają, jestem pastorem, prowadzę kościół z moją żoną w Krakowie. Nazywa się Kościół Bożego Królestwa. I moim celem, a od razu powiem, że nikt nie będzie musiał biegać ani stać. Jak też widzicie, jak mówił Michał, da się mówić bez garnituru. Teraz chcę was zainspirować do służby. Taki jest mój cel. Takie coś mam wam zrobić, żebyście się czuli zainspirowani do służby. Tu już ktoś jest zainspirowany. Kiedy tak z Arturem rozmawiałem o tym, to pomyślałem sobie, okej, powiem o tym, co mnie inspiruje. Z nadzieją, że was też to zainspiruje. I taką pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, to jest oczywiście to, że Jezus umarł za moje grzechy. Świadomość tego, co On dla mnie zrobił, inspiruje mnie do służby. Inspiruje mnie do tego, żeby poświęcać moje życie służbie. Ale nie o tym chcę mówić. Jest coś innego, co mnie inspiruje. I w zasadzie to nie ja to powiem, ale poproszę kilka osób, które powiedzą wam coś. I to coś, co one powiedzą, to coś, co one przeżyły, to takie rzeczy inspirują mnie do służby. Justyna, chodź. Witajcie, kochani. Nazywam się Justyna Sieracka. Też jestem z Kościoła Bożego Królestwa w Krakowie. I osobą, dzięki której tutaj właśnie jestem, jest Łukasz. Ja pochodzę z bardzo małego, kilkutysięcznego miasteczka. I tam, jak się pewnie domyślacie, prawie 100% to jestem katolików. Dosłownie garstka to z Świadkowie Jehowi. I z tej samej racji ja też byłam oczywiście katoliczką. Z tym, że ja nie byłam z tych katolików, którzy niby przyznają się do katolicyzmu, ale tak naprawdę z Bogiem nie mają nic wspólnego. Tylko od samego początku zawsze Bóg był dla mnie istotny. Zawsze Bóg dla mnie był ważny. Nawet pomimo tego, że wychowałam się w takiej rodzinie, która była taką klasyczną rodziną. Nie mieliśmy jakichś wielkich tradycji, ale dla mnie zawsze Bóg był ważny. I tak naprawdę to wydłużyło ten czas, kiedy Łukasz mówił mi tak naprawdę o Jezusie. Bo ja tego kompletnie nie rozumiałam. Ja byłam po prostu zwykłym człowiekiem, który sobie chodził do szkoły, później na studia i tak dalej. I po pewnym czasie Łukasz, jak wyjechał do Krakowa i tam się nawrócił, on przyjeżdżał i zaczął mi mówić o Jezusie. Tak, to jest w ogóle mój brat, Łukasz, dokładnie. I dla mnie to było o tyle fajne, że on przyjeżdżał. No to okej, przyjeżdża brat. No to ja sobie tam przygotowałam jakieś ciasto, sałatkę, tak, pogadamy fajnie, ponieważ relacje nam się poprawiły. I on przyjeżdżał i mówił mi o tym, że ewangelizuje, że wyjeżdża na obozy. No okej, super, no fajnie robisz, no okej, no super, naprawdę. Podziwiałam to, że ma odwagę, ale tak sobie myślałam, no dobra, no ale ja też wierzę w Jezusa. No to o co chodzi tak naprawdę, tak? I ciężko mi było to złapać. Naprawdę, Łukasz poświęcił wiele godzin na to, że przyjeżdżał i mi to tłumaczył, bo ja w ogóle tego nie rozumiałam. Do mnie to w ogóle nie docierało. Później, jak zaczęli spotykać się z Ewą, przyjeżdżali razem z Ewą i dopiero ten czas poświęcony mi, on mógłby tak zrezygnować, tak? No dobra, no przyjechał raz, drugi, trzeci, powiedział mi, no i nic, no to dobra, to dziękuję. Ale on nie. Jak nie z tej strony, to z drugiej strony, to z trzeciej strony. I pamiętam, któregoś razu przyjechał. Ja jak zwykle zastawiłam stół i tak dalej. Pogadaliśmy. I wtedy chyba nawet Łukasz przyjechał razem z Ewą. I później pojechali. I ja się zorientowałam, że coś jest nie tak. Że chwila, no... Nie opowiadał nic fajnego, nic nie mówił, co robił, gdzie wtedy pojechał, co tam się u niego wydarzyło, o jakichś uzdrowieniach, nic kompletnie nie mówił. Coś mi brakowało, mówię, coś jest nie tak. I na kolejnym spotkaniu ja się już nawróciłam. A po pewnym czasie tak się zgadaliśmy, że on jadąc do mnie odebrał słowo, żeby mi nic nie mówić.
A ja wtedy niczego nie byłam świadoma, ale mimo wszystko mi czegoś brakowało. On na tym spotkaniu nie powiedział nawet słowa o tym, co robił, nie powiedział nic o Jezusie. I na kolejnym spotkaniu ja się nawróciłam. I może to się dla kogoś wydawać dziwne, no bo no, mamy czasy, jakie mamy, że mamy, wiadomo, internet, telefon, telefony, pełno znajomych, ewangeliści na ulicach, ale jednak to, że ja funkcjonuję w tym małym miasteczku, słuchajcie, poza Łukaszem, nikt mi nie powiedział tak naprawdę słowa prawdy o Jezusie. Ja, chociaż dla mnie Bóg był ważny, ja byłam tak przekonana, żyłam w takim przeświadczeniu, że ten Jezus jest w tym katolicyzmie, że On naprawdę, że to jest ten prawdziwy Bóg, że to tak powinno być. Zostałam tak wychowana i było to tak zakorzenione u mnie, że ja jakby nie szukałam poza. Nie szukałam, bo ja byłam pewna, że to tak ma być. Natomiast Łukasz był pierwszą osobą, która zaczęła mi to mówić. I jego służba przyczyniła się, jego i właściwie Ewy, do tego, że jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. I chociaż ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale no co ty dziewczynko, no co, no nie jesteś dyrektorem korporacji, nie śmigasz po świecie i tak dalej. No tak, nie śmigam po świecie, nie jestem dyrektorem korporacji, ale nikt nie wie, co było u mnie w środku przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać z Łukaszem, z Ewą, jak mnie poprowadzili, a co jest teraz. Ja wiem najlepiej, w jakim jestem miejscu i Bóg, i Jezus. I to jest dla mnie ważne. Bez Jego służby tego by nie było. Pewnie dalej bym sobie żyła w tym małym miasteczku z najprawdopodobniej rozwaloną rodziną, bo u mnie było różnie i nie byłoby tego, co jest teraz. I nie zmieniłabym absolutnie mojego życia. Nie cofnęłabym za żadne skarby. I to jest tak naprawdę dzięki służbie Łukasza i Ewy. Tyle się chciałam podzielić. A ja, słuchajcie, dzięki służbie Łukasza i Ewy mogę w ogóle tu wyjść na środek. Mogę mieć te idiotyczne uszka na głowie. Mogę tutaj nawet wyjść. A dodatkowo to wcale nie jest kabaret, słuchajcie. To jest po prostu bardzo poważna rzecz, która się stała w moim życiu właśnie dzięki Łukaszowi. Słuchajcie, ja się nawróciłam po prostu dawno temu. To był rok jakiś chyba 2002. I przeżyłam wspaniałe spotkanie z Bogiem. I po prostu, słuchajcie, nawróciłam się dlatego, że prosiłam Boga, żeby On zmienił moje życie. I wołałam do Boga o to, bo wierzyłam w to jedno, wierzyłam, że On jest w stanie zmienić moje życie, które było po prostu beznadziejne. I słuchajcie, po latach życia z Bogiem, gdzie przeżyłam fantastyczne spotkanie z Bogiem, gdzie spędzałam czas z Bogiem, po latach życia z Bogiem, po latach bycia w kościele, ja nadal byłam w fatalnym stanie. Nie chcę powiedzieć, że to nic się nie zmieniło, bo zmieniło się bardzo dużo. Dziękuję, Łukasz, mogłam to potratować, tak to prawda. Nie mogę powiedzieć, że się nic, zmieniło się bardzo dużo, dlatego że miałam życie z Bogiem i to mnie trzymało i to po prostu było coś, no wiecie sami, coś fantastycznego, coś niesamowitego. Natomiast ja wiedziałam, że moje życie nie ma wyglądać tak, jak właśnie wygląda. 3 lata temu przyszłam do Łukasza i ja w tym momencie byłam, no właśnie tak jak mówię, naprawdę w fatalnym stanie. Ale ja wiedziałam, że moje życie nie ma tak wyglądać. Ja wiedziałam, co Bóg ma dla mnie. Wiedziałam, że Bóg mówi, że życie ma być, no ma być życiem, po prostu ma być życiem. Nie? Znałam obietnicę Boga i trzymałam się tego. I przez lata bycia w jednym, w drugim kościele, ja się trzymałam tego i szukałam pomocy dla siebie. Słuchajcie, o co chodzi? Ja miałam, no depresję miałam, tak? I inne rzeczy się waliły w moim życiu, ale no najgorsze to było to, że ja miałam no bardzo duże trudności takie emocjonalne, no i po prostu depresję. I ja przez lata, no właśnie życia z Bogiem i bycia, przez lata bycia w kościele,
no, cały czas nie mogłam się tego pozbyć. Mimo że, wiecie, no, nie byłam taką osobą, co tam przychodzi do kościoła, stoi sobie gdzieś z tyłu i patrzy się, jak inni się angażują. Ja się angażowałam, szukałam pomocy, jeździłam do różnych, nie wiem, gdzieś tam tydzień odnowy, wywalanie demonów, co tam jeszcze. No, różne takie rzeczy robiłam. Aha, wiecie, to na przykład zrobiłam. Drugi raz się ochrzciłam. Pojechałam na jakąś konferencję, gdzie ktoś powiedział, że no, może ten chrzest to nie jest taki jak tam właściwy i że no, jak się człowiek drugi raz ochrzci, to ten chrzest może być... I ja sobie pomyślałam, no to może właśnie o to chodzi, nie? No oczywiście nie o to chodziło. I słuchajcie, właśnie Łukasz na pewnym etapie stał się jedną z tych osób, do której ja się zwróciłam o pomoc. Już byłam po prostu, słuchajcie... Naprawdę, to znaczy ja cały czas byłam zdesperowana, ale na tym etapie, jak właśnie 3 lata temu przyszłam do Łukasza, to jeszcze wiecie co, doszedł miałam jeszcze jeden problem, no już od jakiegoś zresztą czasu, problem pod tytułem, ze mną jest coś nie w porządku, bo ja jestem w kościele, robię wszystko co mogę, a dalej jest źle, nie? I to był jeszcze dla mnie taki problem, nie? Jak to jest, nie? To, Coś jest w ogóle... To mnie też, słuchajcie, dobijało dodatkowo. Nie? Gdybym nie była w kościele, to nawet tego problemu bym nie miała. Oczywiście nie chcę kwestionować tego, że ja miałam, że byłam jednak w kościele, bo niech to tak nie zabrzmi. Nie? Natomiast dla mnie to było problemem. Było dla mnie problemem, że ja Boga nie słyszę. Ja potrafiłam, słuchajcie, wpadać w duży dołek z tego powodu, no bo to oczywiście nakładało się na takie moje depresyjne myślenie. Nie? Ja nie słyszę Boga, no to kompletna załamka, nie? Co oczywiście, no, dobre było pragnienie słyszenia Boga, ale no, to załamywanie się nie najlepsze. No, ale tak, no, przyszłam do Łukasza, no i słuchajcie, on nie był osobą, która załamała ręce, to po pierwsze. Po drugie, on nie wiem, on chyba uwierzył we mnie po prostu, ja nie wiem, jak on to zrobił, ale ja, no naprawdę, ja uważam, że jestem, no, takim trudnym przypadkiem, bo to nie jest tak, że taka świeżo nawrócona osoba przychodzi i tutaj trzeba jej pomóc. Ja z jednego pieca chleb jadłam, jeśli chodzi o różne rzeczy, słuchajcie, chrześcijańskie. No, ale on zaproponował mi spotkania. Spotykaliśmy się, poświęcił mi swój czas. Początkowo to było tak, wiecie, no gdzieś tam co 2 tygodnie. Ja wiedziałam, że po prostu on jest. Ja wiedziałam, że to dla mnie było takie, wiecie co, no takie bardzo ważne. Ja też uwierzyłam w Łukasza, o, tak mogę też powiedzieć. Nie uwierzyłam, że on mi może pomóc. W każdym razie, no poświęcił mi bardzo dużo swojego czasu. Ale też, no po prostu jednak, no po prostu zadziałało to, że on naprawdę chodzi z Bogiem i że on żyje z Bogiem bezkompromisowo i że ta prawda Boża, że on używa tej prawdy Bożej, bo słuchajcie, mnie wiele ludzi naprawdę bardzo chciało pomóc, naprawdę, byli ludzie, którzy no, z sercem do mnie podeszli, ale oni tego jakoś nie potrafili. No, a Łukasz, no jakoś, ja z każdego spotkania wychodziłam z czymś, ja sobie notowałam, nawet on oczywiście pozwalał nagrywać, nawet słuchałam to, co on mówił do mnie i po prostu ja tym się tak, słuchajcie, no napełniałam, bo ja wiedziałam, że ja muszę tą swoją głowę po prostu przeorganizować. I co? No i no, też dzwoniłam do niego, też to, także no, on naprawdę... No, dużo czasu poświęcił i dużo swojego serca mnie poświęcił. I dzięki temu ja, no, zaszło naprawdę dużo zmian w moim życiu przez te 3 lata. Ja słuchajcie, jak przyszłam do kościoła na początku, to ja siedziałam taka po prostu, jakaś taka, nie wiem. I teraz naprawdę, oprócz tego, że ja emocjonalnie, no, wyszłam z tych rzeczy, to ruszyłam w służbie. I to jest po prostu dla mnie cudowne, że ja ruszyłam w służbie, zorientowałam się, o co chodzi z tym słyszeniem Boga. Ja tutaj też bardzo ruszyłam i to jest dla mnie bardzo cenne, bo zaczęłam też prorokować też do kościoła i to jest dla mnie no, bardzo cenne. Też jeśli chodzi o służby, prowadzę spotkania naszej grupy wstawienniczej, także słuchajcie, no to są takie bardzo, bardzo bezcenne rzeczy. No i Łukasz jest to, oczywiście to jest dzięki temu, że jestem w kościele i dzięki spotkaniu z Łukaszem, no ale właśnie dzięki też, że jestem w kościele, dzięki temu, jak to wszystko się dzieje. No,
a te uszka na głowie, słuchajcie, to taki właśnie symbol tego, że ja teraz mam dużo więcej luzu, nie? Że słyszę, to nie jest takie straszne to życie. Łukasz miał takie kazanie, słuchajcie, wyszedł, mówił to kazanie z dziurą w skarpetce. Więc jak on może wyjść i mówić kazanie z dziurą w skarpetce, no to ja mogę wyjść w uszkach na głowie. Dziękuję. Kosia. Małgorzata Lorenc. Kościół Bożego Królestwa w Krakowie. W ogóle nasi pastorzy funkcjonują w takim ojcostwie, tak na wysokim poziomie. I myślę, że to też właśnie to też z powodu tego mi to usłużyło. I opowiem pewną historię. My po ewangelizacjach spotykamy się z Łukaszem na takiej rozmowie i wtedy akurat rozmawialiśmy no na ten temat, że wykonana została już pewna praca i po prostu Łukasz nam pomógł z Agnieszką określić się w tym, w czym się dobrze czujemy, w czym, co chciałybyśmy po prostu robić, pracując z ludźmi. Skończyliśmy to spotkanie i żegnaliśmy się. Część ludzi, ktoś tam poszedł do żabki, ktoś po prostu został. Ale wtedy zostaliśmy z Łukaszem i po prostu Łukasz tak na mnie spojrzał, skupił się na mnie i po prostu zaczął do mnie mówić. Mówi, Gosia, no skoro tak się zdecydowałaś, no to możesz teraz to i to i to. No bo ja to skracam. Możesz robić to tu i tu i tu. I on po prostu się patrzył, on się cieszył, on był szczęśliwy. On patrzył po prostu się na mnie takimi oczami pełne takimi miłości ojca. I ja czułam wtedy bojaźń. Ja wiedziałam po prostu, że coś jest inaczej. Po prostu czułam tą bojaźń. I potem jechałam do domu i po prostu uruchomiła się taka jakby zapadnia. Po prostu zaczęłam tak ryczeć, ciurem łzy mi leciały z oczu. Potem w sobotę poszłam do pracy rano, tak samo po prostu cały czas przepłakałam tą całą sobotę. Potem pojechałam na spotkanie w niedzielę, to samo. I w ogóle co się stało? Ja wiedziałam, że Bóg mnie kocha. Ja przyjęłam Go jako Zbawiciela, to wszystko, moje serce jest przepełnione wdzięcznością, miłością taką do Niego z powodu tego, ale po prostu ja nie umiałam tej Jego miłości wziąć do życia. Ja sobie uświadomiłam, że po prostu ja po prostu nie wiedziałam, co to jest ta miłość, tak? Patrząc w te jego oczy, ja wiedziałam taką akceptację, taką po prostu, taką ojcowską miłość. I uświadomiłam sobie, że ja takiego spojrzenia od rodziców, czy od kogoś, po prostu nie miałam nigdy w życiu. Nikt nie popatrzył tak na mnie, nikt... Nie powiedział mi, Gosia, nie pokazał mi po prostu jakichś takich kolejnych szczebli rozwoju. Nie pokazał mi tego, co mam. Nikt jakby nie poświęcił mi tego czasu, że jestem stricte ja i mój rodzic, tak? Nie, ja po prostu tego nie wiedziałam. Ciągle mi tego brakowało, nie mogłam tego jakby odnieść, bo nie miałam do czego odnieść tego. Po prostu nie miałam się do czego odnieść. Dopiero jakby... Wzięłam to od Łukasza. On mi po prostu pokazał, czym jest ta miłość w praktyce, tak? To wszystko. Właśnie to mnie inspiruje do służby. Zmienione ludzkie życia. Ktoś wyrwany z piekła, czyjeś życie podniesione, ktoś wypchnięty do służby. Zmienione ludzkie życia. Naprawdę to mnie bardzo nakręca. Chce mi się wstawać rano, żeby poświęcać komuś czas. I to oczywiście są przykłady, jakby jedne z wielu, tak? Okazuje się, że można usłużyć spojrzeniem, sam nie wiedziałem. Ale jakby form jest masa, ale jednak służba powinna być skoncentrowana na drugim człowieku.
To jest niesamowita rzecz. To właśnie to Chrystus robił. I świadomość tego, że mój czas, moje pieniądze, moja mądrość, wiedza, namaszczenie i tym podobne rzeczy, że one są w stanie wpłynąć na drugiego człowieka, to mnie bardzo inspiruje. To mnie bardzo nakręca. I takie przykłady są tak naprawdę przykładami, które każdy z was może mieć. I teraz każdy z was może macie jakby inne powołanie, tak? I te usługi mogą wyglądać inaczej, ale jednak prawdziwa usługa zawsze będzie odnosiła się do zmiany drugiego człowieka, zmiany ludzkiego życia na lepsze, tak? Akurat tu były zwykle takie przypadki, że to było głoszenie jeden na jeden, tak? Usługa jeden na jeden. Ale na przykład jak dajesz pieniądze na kościół, to usługujesz kilkudziesięciu, kilkuset osobom, tak? Jak odkurzasz tutaj, to też usługujesz 200 osobom naraz, tak? To nie ma znaczenia. Jednak wpływasz na ludzkie życie. I to jest coś, co mnie inspiruje. I mam nadzieję, że wy też się czujecie zainspirowani. Dziękuję.